Witam was ponownie w grze pod tytułem Gorki 17. Ostatnio stoczyliśmy bodajże 3 potyczki. Ruszamy dalej. Jakaś szopa. Co my tu mamy? Rękawice. Zabierz. Nic tu więcej nie ma. I kolejne starcie. To pułapka! Bądźcie ostrożni. Na pewno znajdziemy jakieś wyjście. A może zostaniemy tu i zabijemy je? Lubię zabijać. Przez ciebie wszyscy zginiemy, Ovi! Nikt nie zginie. Nie tym razem. Czterech przeciwników. RC-28. Zdaje mi się, że one nie biją z dystansu. Sphinx i Garcia. Najpierw wykończymy tą Garcję. Zresztą ona na pewno bije z dystansu. Canteen. Najpierw Jarkiem spróbujmy zaatakować. Jarek, masz naboje do karabinu? Masz, dobra. Kolsali wam przesunie się tutaj. Jarkiem troszeczkę podejdziemy. Możemy jeszcze zaatakować. Najpierw Trantin. No niestety stąd nie możemy zaatakować. To dziecko nie tak miało wyglądać. W każdym razie zaatakujemy Sfinksa. Skoro tam nie miałem możliwości. No i teraz możemy tą Garcję zaatakować. Podpalimy sobie ją oczywiście naszym miotaczem ognia. Łoń. Dobra. Chowamy się za samochód. To oczywiście użyjemy strzelby poza zasięgiem. Powinien zginąć w następnej turze, gdzie nie będziemy się nim przejmować. Okej, okay. Tego dobrze by było zwabić do tej beczki. Zatem ten nam chyba tutaj ładnie podejdzie, ale najpierw zajmijmy się Sfinksem. Zajmijmy strzelby. Sfinks leży. Przemieścimy się w tą stronę. Tutaj zaatakujemy. Toletem. Odsuniemy się w tą stronę. Już się bałem, że będzie mógł mnie zaatakować. Na szczęście nie ma takiego pola manewru. No dobra, ten ładnie obok beczki stoi. Tam jeszcze troszkę brakuje. Teraz jakby to rozegrać. To jest
0. Trantin stoi obok beczki, więc Trantinem zaatakujemy i się odsuwamy od tej beczki na bezpieczną odległość. Próbujemy teraz jarkiem zdetonować beczkę. Udało się. 5 punktów życia. Czy on będzie miał możliwość do nas podejść? Nie będzie miał możliwości. Dobra. To Sullivan. Nie podejdę tutaj. Żeby zbawić tego 28 do beczki. Ładnie stoi nam obok beczki, spróbujemy ją zdetonować. Udało się. Trantinem dobijemy tego bagnetem. Nadal tej siekierki ja chyba nie przekazałem. Tak, muszę kurde o tym pamiętać. Zobaczmy, czy mam zasięg. Nie mam zasięg. Daliśmy kolejny level. Oczywiście celność. Tutaj się może wycofamy delikatnie. Nie musimy się stąd ruszać. Staramy się pozostawać w bezpiecznej odległości. Trantinem nie dam rady zaatakować. Mogłem się w sumie uleczyć, ale zrobimy to po walce. ...21 punktów życia. Zobaczmy, czym ja to atakowałem. Bagnetem, siekierą. Dobra, zaatakujmy siekierą. ...11. No nie wiem, czy damy radę go dobić. Zaatakuję jeszcze bagnetem. Damy radę go dobić. Powinniśmy teraz go bez problemu zabić. Jeszcze dostaliśmy level. Także w celność. I koniec walki. Chyba. Jeszcze coś nam wyskoczy. Od razu ekwipunek. Przekażmy ki Jarkowi. Apteczki. Zobaczmy, jak tu stoimy z apteczkami. Po jednej rozdam. Właściwie to po plastrach rozdałem. I uzupełnijmy nasze punkty życia. Tutaj za pomocą żywności. Tutaj w sumie nie musimy. Dobra, idziemy dalej. Mamy kolejną skrzynię. Co w środku? Łom. Amunicję do pistoletu oraz żywność. Zabieramy wszystko. Łom przekażemy Trantinowi. Dobra, jak stoimy z amunicją? 13, tutaj 2, więc... Dajmy 3 pociski do karabinu Jarkowi. Tutaj powinno być ok. Butle z tlenem. Także możemy zabrać. Prawdopodobnie będziemy musieli coś wysadzić za pomocą tych butli. Tutaj przejść nie możemy. Chyba wszystko w tym zaułku. Tutaj coś było? Ciężarówka, nie, nic tutaj nie ma. Zapiszmy sobie grę.
wydaje mi się, że za chwilę będzie kolejne starcie. Nie strzelajcie! Jestem człowiekiem! Stój! Kim jesteś i co tu robisz? Nazywam się Wasilij Dobrowski i jestem weteranem Armii Radzieckiej. Postanowiłem jednak zostać w Polsce, gdy nasi żołnierze wracali do kraju. Jesteście Amerykanami? Niezupełnie. Ja jestem Polakiem i nie lubię Rosjan. Jesteśmy jednostką bojową NATO. Jak udało ci się tu przetrwać? Nie wiem. To okropne. Moi przyjaciele i sąsiedzi wszyscy się zmienili. Stali się potworami. Możesz opuścić ręce. Chcesz mi powiedzieć, że te stworzenia były wcześniej ludźmi? Tak, ale już przestali nimi być. Polują na mnie. Chcą mnie zjeść. Zamknąłem się w swoim domu. Wiedziałem, że wkrótce przyjdą po mnie. Już widziałem przez okno, jak nadchodzą, ale nagle usłyszałem jakieś krzyki i potwory zniknęły. Spojrzałem znów przez okno i zobaczyłem dwóch mężczyzn walczących z... Wal śmiało, niełatwo nas przestraszyć. Może pomyślicie, że jestem stuknięty, ale zaatakował ich niewidzialny potwór. To wyglądało, jakby walczyli z powietrzem. Potem ich skóra zrobiła się zielona i upadli na ziemię. Czy nosili mundury jak my? Tak, dokładnie takie same. Myślę, że wyszli z kanałów przez te stare radzieckie drzwi ewakuacyjne. Widzę, że macie broń. Pomożecie mi? Zrobimy, co w naszej mocy. Trzymaj się blisko nas. Bądź cicho i nie przeszkadzaj. Aha, jeszcze jedno. Widziałeś jakąś kobietę z tymi mężczyznami? Nie, tylko ich dwóch. Dobra, wynośmy się stąd. Interesują cię ci ludzie? Tak. Znalazłem to przy nich. Przeszukiwałeś ich ciała? Nie, nie. Szukałem żywności. Muszę jeść, żeby przeżyć. Przydałaby mi się też broń. Proszę, oto ten list. Ha, nic nie rozumiem. To chyba po rosyjsku. Owicz, spróbujesz? Dobra. Tu jest napisane... Kozow wszystko wie. Nie obchodzą go ci ludzie, a mnie tak. Jeśli uratuje macierze dyskowe, to może uda się cofnąć ten koszmar. Jednak jeśli Kozow znajdzie dyski, to je zniszczy. Zrobi wszystko, żeby chronić swoją tajemnicę. Ukryłem dyski. Jeden w porcie, jeden koło pomników, a dwa w centrum miasta. Dziś w nocy spróbuję je pozbierać i wrócić z nimi do laboratorium. Niestety Kozow chce się ze mną spotkać po południu. Boję się, że już nie wrócę z tego spotkania. Nie ma podpisu. Wierzycie w te bzdury? Wymieszać cztery dyski z jednym laboratorium, dodać trochę grozy i... Nie prosiłem cię o komentarz, Owicz. Dwie osoby zginęły przez ten list. Mam nadzieję, że to nie jest jakiś głupi żart. Słuchajcie, chcę poznać odpowiedzi. Jeśli te dyski mogą mi ich udzielić, to chcę je mieć. Chodźmy, musimy znaleźć pozostałych dwóch członków pierwszej grupy. Oni mogą jeszcze żyć. O nie! Do diabła! Wasilij, nie zbliżaj się. My je powstrzymamy. I trzymaj się z daleka od tych beczek. Myślę, że jest w nich benzyna. No jak widać, zyskaliśmy sprzymierzeńca. Ogólnie chyba możemy mieć w swojej drużynie 5 postaci. No ale zostaliśmy znowu zaatakowani. Co to są dwa sfinksy? To jest kater. To jest tu jeszcze garcie. Chyba to wszystko. Mogą dojść kolejne. Zajmijmy się oczywiście najpierw najbliższym przeciwnikiem. Spróbujmy go podpalić. No niestety jest odporny na ogień. Wycofajmy się tutaj. Jak on ma pole manewru. W sumie to nieduże. Wasilim zaatakujemy. On ma jakąś broń w ogóle? Nie, nic nie ma. Zaatakujemy go z pięści. I wycofamy się jak najdalej. Będzie mógł do nas podejść. Nie będzie. Bardzo dobrze.
Jarek. Co ty masz? Co ty masz? Karabin masz. Zacznijmy sobie jedno pole, nie będzie mógł do nas... To jeszcze jedno. Teraz nie będzie mógł do nas podejść. Został nam Trantin. Zaatakuje karabinem. I wycofamy się tutaj. Niestety ten Sfinks nas będzie mógł zaatakować. Ale jeżeli bym się jeszcze ruszył dalej, to Kater by mnie mógł zaatakować. On wygląda na silniejszego. Zostawimy to tak, jak jest w tej chwili. Dobra, co dalej? Tutaj skupmy się na Sfinksie, tymi dwoma postaciami. Wycofajmy się, chociaż wątpię, że to... No, jednak coś dam. A Sirium nie będę atakował. W to miejsce i włączę tryb obrony, może Kater się tutaj do mnie cofnie, jeżeli on przeżyje. Staram się go teraz zabić. Ale wątpię, że mi to wyjdzie. Tak jak myślałem. Garcia, dobra. Przesuniemy się w to miejsce. Kater będzie mógł nas zaatakować, ale za to Garcia nie powinna nas dosięgnąć. Tura przeciwnika. Ten nam ładnie podszedł do beczki. Ten się cofnął do Wasiliego, na szczęście. Mieliśmy tam włączony tryb obrony, więc nie zadał tak wiele obrażeń. Trantinem pasowałoby strzelić w tą beczkę. Potem zabijemy tego Sfinksa i odsuniemy się w tę stronę. Vasilin zrobi ponownie ten sam manewr. Włączymy tryb obrony. Ruszy się w to miejsce. Zaatakuje Katera. Dobra, Kater zginął. Ten Garcia sobie podpalimy, jeżeli zregenerował nam się upniotacz ognia. No niestety nie. Schowajmy się za tym słupem w takim bądź razie. Teraz możemy go podpalić bez problemu. Tak, tym zrobimy. Jarek tutaj podejdzie. Ja tutaj karabinę. Jeszcze nie zbiję w następnej rundzie, więc lepiej się odsłonimy na tej bezpieczniejszą odległość, chyba że zajmie, że Jarek oberwie. Byliśmy bliżej. To Jarek tam oberwie. Oho, przybył jeszcze jeden. Ta Garcia już zginie w następnej rundzie, więc
zmierzajmy w kierunku tego przeciwnika. Tutaj się podleczmy. Damy radę wykończyć. Jest to możliwe, ale w razie czego możemy się schować. Czy ja podejdę? Podejdę, dobra, wykończymy. Jeszcze jakąś notatkę zabieramy. Okej, to tyle na dzisiaj. Dziękuję za uwagę. Zyskaliśmy dzisiaj nowego sprzymierzeńca. Stoczyliśmy tylko dwie walki. W następnym odcinku już damy mu jakąś broń. Jeszcze nie wiem, co by mu tu przekazać. Prawdopodobnie coś najsłabszego. Pistolet i bagnet dostanie. Niech się cieszy chłopak. Rusek to może zdradzić albo coś. Zobaczymy. Zapraszam Was do komentowania, subskrybowania, rozpolubienia mojej strony na Facebooku. Pozdrawiam i do zobaczenia.